Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy sobie z serią scenariuszy od widzów. Ogólnie scenariusze możecie mi wysyłać na Discorda albo na maila, macie wszystko oczywiście w opisie. A dzisiaj gramy sobie w scenariusz od Poruszka. Sam widzicie jaką ma nazwę. I mamy tutaj scenariusz z eventami. Też jak widzimy tutaj mamy normalnie tak jakby trzecia Rzesza wygrała po prostu trzecią wojnę światową. Widzimy tutaj właśnie też są różne państwa. Tybet jest na przykład duży, potężny. Polska ma całkiem ciekawe kształty. No więc co moi drodzy, zagramy oczywiście dzisiaj sobie Polsko. No bo jak czarną, to trzeba Polską. No i zobaczymy jak to nam wyjdzie i co zgramy w tym właśnie scenariuszu. Na koniec odcinka jeszcze go ocenimy tak do końca i zobaczymy jak to się będzie fajnie grało. Okej, ogólnie jesteśmy wasalem III Rzeszy, więc to jest dosyć ciekawe. No i dobra, poczekajmy sobie tutaj na jakiś event i zobaczymy. Okej, mamy event od razu. Po Wielkiej Wojnie Światowej przegali alianci, Wielki Czerwony Gigant ZSRR. Po upadku ZSRR Rzesza nie była do podtrzymania i wygrała drugą wojnę światową, a my Polacy staliśmy się marionetką. Musimy się pozbierać po wojnie, dlatego musimy poruszyć Rzeszę Niemiecką do zmuszenia emigrantów do wrócenia do Polski, żeby populacja urosła. Mamy tutaj populację plus 10%. Nasza ekonomia jest słaba, ale nadal silna. Postatek dlatego musimy polepszyć naszą ekonomię. No i tutaj plus 5% do ekonomii. Nasz poziom rozwoju jest mały w porównaniu do Rzeszy, dlatego poprosimy ją o danie nam trochę wynalazków. No i dobra, ja tutaj wybiorę sobie chyba populację. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż jeszcze chciałem tutaj sprawdzić. Okej, rzeczywiście, wybierzemy sobie tutaj populację. Okej, musimy wybrać decyzję, która zmieni nasz naród na silniejszy, okej, tutaj mamy na przykład zabieranie terenów od Ruś Kijowskiej, możemy też od Białorusi, albo od Litwy, No ja tutaj bym szczerze mówiąc chciał zabrać właśnie Rusi Kijowskiej, no bo jednak te tereny są dla nas dosyć ważne. Dyktatorze Polski, musimy kogoś zaatakować, żeby Rzesza nie uznała, że ją wykorzystujemy i nas nie zanektowała. Okej, możemy zaatakować Białoruś, Ruś Kijowską, to jest sojusz właśnie tych trzech państw, albo nie atakujmy nikogo, co może się stać przecież. Dobra, ja tutaj zaatakuję, myślę, że właśnie Litwę, Łotwę i Estonię, tylko najpierw oczywiście musimy tutaj zrobić sobie jednostki, więc czekajcie, zróbmy sobie jak najwięcej jednostek tylko możemy. Okej, 2000, no trochę tego mało. Dobra, może jednak spróbujemy tutaj Ruś Kijowską, myślę, bo zacznijmy tutaj też jednostki, to nam dużo doda trochę. Więc dobra, spróbuję w ten sposób i zobaczymy jak to nam się tutaj uda. Okej, musimy sobie jeszcze asymilować tutaj prowincję, które dostaliśmy. To jest lekki minus, ale okej, chyba sobie poradzimy z Rusią Kijowską. Oni już tutaj nas atakują, ale na spokojnie, nie ma tutaj co się śpieszyć. Raczej sobie poradzimy. Okej, już tutaj się musimy bronić, dobra. I zaraz polecimy chyba z atakiem, myślę. Bo oni tutaj cały czas atakują, więc i my musimy zaatakować. Niech będzie nasza ta jedna prowincja. Okej, nie udało się jej przejąć. Ciekawie bardzo. Okej, 4000 jednostek powinno nam starczyć na obronę. Okej, dyktatorze, czy kontynuujemy plan stworzenia Międzymorza? No i tak naprawdę myślę, że możemy. Tym bardziej będzie większe zadowolenie. Tutaj jak już na linię to będzie mniejsze, więc tak, oczywiście kontynuujemy te plany. Też do Między... Chociaż do Międzymorza trochę nam tych terenów brakuje, ale myślę, że damy radę. Okej, mi dalej atakują. No bardzo niedobrze, bo póki co im idzie trochę lepiej niż nam. Ale dobra, chyba nam się tutaj uda jakoś obronić i zaraz my polecimy z atakiem. To nam da na pewno trochę tutaj przewagi. No dobra, trzeba już tutaj zaatakować, bo to tutaj to się dzieje to naprawdę... No chyba byśmy tak w nieskończoność tutaj walili co chwilę i by nikt nie wygrał. Więc polecimy tutaj z atakiem ostrym. I zobaczymy jak to nam się uda. No okej, tutaj się nadało tego przyjąć znowu. Okej, oni atakują, ale oni już mają dosyć mało jednostek z tego co widzę. Więc powinno tutaj się jak najbardziej wszystko udać. Okej, Lwów tutaj może zróbmy... Nie, bo tutaj są właśnie te nieasymilowane jednostki. Prowincje, Boże. Dobra, już mi się myli wszystko. Dobra. Pyk, dobra, jest dobrze. Ty też nas atakują troszeczkę. I dobra, tutaj trzeba wsparcie wysłać. I zaraz będzie tutaj można sobie przyjąć ich stolicę. Ale to jeszcze jedną rundę poczekajmy. Dobra, i teraz sobie wchodzimy do ich stolicy. Zobaczymy, czy nam się tutaj w ogóle uda ją przejąć. Okej, i się udało, bardzo fajnie.
I lecimy dalej. Tutaj już nam brakuje trochę jednostek na południu, ale zaraz tutaj przyjdzie wsparcie, więc powinno być już trochę lepiej. W sumie zróbmy sobie tutaj na przykład jakieś wsparcie też małe. Okej, lecimy. I jest całkiem dobrze, no jak na to patrzę. Naprawdę mogło być chyba gorzej. Okej, oni atakują najgorzej, ale chyba się tutaj uda to przyjąć. Okej, jedną prowincję tutaj zostawiłem. Trzeba od razu ją przejąć, bo jak jej nie przejmiemy, to może potem być trochę słaba sytuacja. Dobra, teraz lecimy sobie w ten sposób, może jakoś inaczej jeszcze zróbmy. W ten na przykład sposób, dobra. I będzie teraz gicior. Myślę, że się uda. Dobra, udało się to odbić. No i dobra, Ruś Kijowska już raczej będzie opanowana przez nasze państwo. No już nie oszukujemy się, raczej tak będzie. I dobra, udało się, moi drodzy. Dobra, bardzo fajnie. Mamy dużo terenów przejętych, a teraz zobaczmy, ile z tego możemy wziąć. Bo nie wszystko, jak już widać. Okej, możemy mniej więcej tyle wziąć. Ja bym tutaj zrezygnował właśnie z tych terenów i sobie wziął na przykład tutaj wszystko, żeby mieć przy rzece, chociaż tak mam jeszcze kilka punktów. No to weźmy na przykład sobie jeszcze te dwie prowincje. No i można powiedzieć, że mamy już prawie międzymorze, tylko no brakuje nam tutaj tylko dostępu do Morza Bałtyckiego. Ale okej, to nic nie zmienia, oczywiście mamy tutaj fajny teren i teraz trzeba go zasymilować całego, więc to też trochę potrwa. I zobaczymy, co się wydarzy dalej. Boże, co tu się dzieje w ogóle? Dyktatorze, Hilter się źle czuje i kazał nam zaatakować kogoś, albo jego ostatnim życzeniem przed wyleczeniem będzie nasza aneksja. Okej, bardzo ciekawie. Ty w ogóle widzimy, że Chińska Republika lodowała jakąś wojnę w Chinach, to jest ciekawe. Okej, atakujemy Słowację, albo Węgry, albo nikogo w końcu odcha na 100%. Boże, nie! Co jest w ogóle? Dobra. Ale myślę, że Słowacja tutaj będzie dobrym pomysłem, bo jednak Węgry to są nasi koledzy dobrzy, więc ich nie możemy zaatakować. Ale Słowacja myślę, że jak najbardziej można spróbować. W ogóle tutaj Niemcy robią, bo czy naprawdę Niemcy mają aż tak dobrą ekonomię, populację, że mają tutaj po 30 tysięcy wojska, Boże. Z Niemcami wojny nie chcę mieć, bo to by się mogło źle skończyć. Okej, mamy wojnę z Austrią jeszcze, halo, co jest? Aha, bo Słowacja to jest... wasal Austrii, okej. Okay. I to będziemy wtedy mieli dostęp do kolejnego morza. Okej, okay, fajnie. Okej, wchodzimy sobie tutaj do środka. Ale już widzieliśmy przed chwilą, że było tutaj dosyć dużo jednostek właśnie z ich strony. Czy zaraz pewnie jeszcze przyjdą jednostki z Austrii. Więc tutaj trzeba się przygotować, no właśnie. Na to przygotować, dobra. Więc musimy zrobić kolejne wsparcie. Nawet myślę, żeby wziąć sobie na przykład pożyczkę, 27 tysięcy. Okej, okay, może być taka pożyczka. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo jak widzimy, tutaj naprawdę mają dosyć sporo jednostek i bez pożyczki może być mały problem, żeby to ogarnąć. Okej, zróbmy coś takiego. I teraz powinno się już tutaj udać raczej bez problemu się wybronić. I zaraz zaatakujemy też. Dobra, pyk, bardzo ładnie. I teraz sobie wchodzimy wszędzie. I zobaczmy, co teraz się uda. Bo jak się uda, to znaczy, że się uda już ich przyjąć pewnie całych. Okej, ledwo. Okej, chciałem powiedzieć, że ledwo się udało, ale jednak tutaj jeszcze jest mały problem, więc zróbmy sobie w ten sposób i od razu zróbmy sobie kolejne wsparcie, bo tutaj może być mały problem. Okej, ale teraz mamy już dosyć mało jednostek, więc idzie nam trochę lepiej. Tutaj w ogóle na plecy mi weszli, co jest dosyć słabe. A da, tutaj widzimy, że Bratysława to jest dobra prowincja, bo jest jakby jedyną prowincją, przez którą oni mogą do nas wejść, więc po prostu będziemy tutaj zaraz się bronić. I w ten sposób potem po prostu ich zaatakujemy. I powinno nam się tutaj wszystko udać. Okej, czy tutaj było 3000 jednostek? Tak mi się chyba wydaje, więc trochę tego było. Zróbmy sobie tutaj w Krakowie jednostki i trzeba tutaj się bronić. Okej, tysiąc coś. Naprawdę, Austria, naprawdę musicie mi to robić. Boże, dobra, czekajcie, bo tutaj naprawdę mamy trudną sytuację. Okej, tych jednostek jest dosyć dużo, jak widzimy, ale im zostały tylko 400 jednostek. Okej, to w sumie nie jest tak źle, jak mogło być. I możemy lecieć tutaj sobie z kontrą i zrobić kolejne jednostki. Boże, jak mi się skończy, to i w ogóle ludzie mi się skończą do wojny. Dobra, dawać szybko. Trzeba tutaj zablokować Bratysławę i polecieć od razu z atakiem. Nie wierzę, no. Naprawdę oni mogą przestać, bo ta wojna się chyba nigdy nie skończy w ten sposób. Jeszcze mi poszli na plec po prostu. Ale dobra, mają teraz mało jednostek, więc trzeba szybko zaatakować właśnie Austrię, żeby znowu sobie nie pomyśleli, że mogą coś więcej tutaj zrobić. Dobra, zróbmy w ten sposób i powinno się udać. Wsparcie w sumie i tak zrobię, żeby znowu nie było tej samej sytuacji. Ale czy nie naprawdę muszą mi tutaj wchodzić na plecy,
Boże, naprawdę, no, czy ta gra może przestać mi to robić? Dobra, zrób sobie w ten sposób i raczej ich się tutaj ogarnąć. I lećmy już ze wsparciem, bo tutaj widzimy, mamy małe problemy. Okej, atakują nas po raz kolejny. Teraz my atakujemy i idzie dobrze, już nie mają aż tyle tutaj jednostek, żeby nas atakować, więc jest naprawdę dobrze. I dobra, teraz trzeba tutaj, okej, nie udało się tego przejąć, trzeba tutaj przejąć to jak najszybciej. No właśnie, czekajcie, bo mamy kolejny event. Dyktatorze, Hitler proponuje nam oddanie trochę terenów za zaatakowanie Słowenii i danie im hajsu. Inaczej mówiąc, daje im 100 tysięcy, dostaje 4 prowincje i mam jeszcze wojnę ze Słowenią. Okej, rozumiem, wszystko rozumiem. Wiecie co, weź tutaj sobie pokój z już z Austrią i Słowenią, bo to nam wystarczy naprawdę. Weźmy sobie tutaj kilka prowincji. W sumie weźmy wszystkie, może nie, dobra, wszystkich nie biorę, bo nie ma co aż tyle brać. Weźmy sobie tylko tyle i teraz zgódźmy się, bo jakby z wojną nam się nie uda, a tutaj widzimy, że pozbyliśmy się tej wojny i dostaliśmy trochę terenów, ale fajnie, dobra. Tylko teraz mamy wojnę ze Słowenią, a Słowenia to jest wasal Królestwa Jugosławii. Boże, to jest niedobra rzecz. Spróbuję tutaj od razu wziąć sobie z nimi pokój, chociaż to się pewnie nie uda, zobaczmy. Tak, nie udało się, no więc mamy tutaj z nimi wojnę. Myślę, że będzie ich trzeba desantem zrobić, chociaż oni są dosyć silni, więc w sumie nie, nie będę ich atakował. Poczekam, aż oni coś zrobią, zobaczymy w sumie co oni zrobią. Tutaj będę tylko miał trochę jednostek przygotowania na jakiś desant albo coś w tym stylu. No i po prostu będziemy sobie czekać i patrzeć co się dzieje dalej, no bo jednak mamy teraz hajs na minusie, a trzeba jeszcze asymilację zrobić, więc chwila, moment i zrobimy sobie asymilację. Ale czy naprawdę Słowenia wykorzystała sobie Austrię, żeby tutaj do nas przejść? Naprawdę, czy oni to zrobili? Jeszcze robię nam tutaj desant w ogóle 10 jednostek. Boże, co tu się w ogóle dzieje? Okej, a Królestwo Jugosławii ma tutaj na przykład dostęp od Węgrów, więc to się chyba nie uda. Okej, poprosiłem, żeby Niemcy nam pomogli i chyba nam pomagają właśnie. Tak, pomagają, więc jest gicior. No bo nie oszukujmy się, my sami tego nie zrobimy. Raczej, tym bardziej, że oni przez Węgry chcą przychodzić, więc to już w ogóle jest wystarczająco. Będzie trudno po prostu. Okej, teraz musimy odzyskać nasze tereny. Niemcy już nam pomagają, więc okej, bardzo fajnie. Okej, Niemcy, bardzo dziękuję za pomoc oczywiście w tej wojnie. Ale my tutaj musimy jeszcze poogarniać. Widzę, że Niemcy też tutaj, kurde. Nie, no Niemcy teraz jak wjadą, to się już raczej skończy tutaj ich dobra robota. Więc bardzo dobrze, Niemcy tutaj nam pomagają. Okej, wbija właśnie Jugosławia. Dzięki Jugosławia, naprawdę. Tego mi brakowało właśnie. Naprawdę, czy wy możecie po prostu się uspokoić? Naprawdę, tak mało was proszę, a wy swoje po prostu. Okej, od razu robię asymilację, bo bez tego może być później problem. A tutaj będę po prostu w międzyczasie sobie ogarniał, żeby nie atakowali mnie. Naprawdę, możecie przestać? Boże, ile tych jednostek po prostu... Tak, najlepiej. 40 jednostek w każde miejsce po prostu wysyłają. Czy oni mogą w końcu przestać? Ja was po prostu proszę. Okej, dyktatorze, udało nam się wynaleźć coś, dlatego co to wykorzystamy, okej? W ekonomię, w ludność oddamy to Rzeszy za hajs, okej? Szczerze, ja biorę ludność, nie, myślę, że to będzie najlepsze w tym momencie, ale dobra, musimy się tutaj też bronić dalej przed Jugosławią, kurczę. Okej, właśnie wbiło w kraj 10 tysięcy jednostek z Jugosławii, no. Bardzo fajnie z waszej strony, Jugosławia, naprawdę. Tego mi brakowało, ale okej, tutaj poczekam, aż Niemcy mi po prostu pomogą, bo no nie mam zamiaru tutaj się pakować w te jednostki i dać swoje. Okej, Niemcy bardzo fajnie nam pomogli oczywiście, tylko że Niemcy, tutaj nie wiem na co czekają do końca, ale chyba po prostu chcą zrobić desant. Tutaj widzimy, że jednostki sobie idą, więc pewnie zrobię desant. Miejmy nadzieję, że zrobię to szybko, bo no, u nas jest trochę średnia sytuacja. 150 tysięcy jednostek z Niemiec. Co tu się w ogóle dzieje? Okej, Niemcy sobie wzięli tutaj dostęp wojskowy od Austrii. Okej, to bardzo dobrze, bo teraz Niemcy chociaż pewnie coś będą mogli zrobić. Okej, to bardzo dobra informacja. Okej, Niemcy tutaj już wchodzą sobie, chyba im się uda. Okej, co to jest w ogóle? Aha, i teraz oni oferują nam, żeby był pokój. No, bardzo fajnie. Niemcy tutaj sobie chcą wziąć trochę terenów.
Znaczy, ja się na to zgadzam oczywiście, bo ja już tej wojny po prostu nie chcę mieć. Ale okej. Okay. Czyli mamy Słowację podbitą, ale Lesza idzie dalej na Królestwo Jugosławii. Okej, okay, niech wam będzie. Jakby, no spoko Niemcy, róbcie co chcecie w sumie. Jak dacie radę, to dla mnie wszystko jak najbardziej spoko. Musimy zaatakować kogoś. Czemu? Rumunów albo Bułgarię. I teraz mamy Rumunię i Bułgarię. Kogo lepiej? Bułgaria jest raczej słabsza, no ale nie oszukujmy się, co Bułgaria ma związek z nami w ogóle? Jaki ma związek? Myślę, że lepiej będzie zaatakować sobie Rumunów, bo będziesz mamy teraz trochę hajsu. A też tutaj Rumunom byś chciał na przykład odebrać sobie ten kawałeczek taki, który kiedyś Polska miała nawet, więc zaatakujmy właśnie Królestwo Rumunii. Okej, oni nas teraz atakują, ale my tym się nie przejmujemy oczywiście. I zaraz ich po prostu dojedziemy sami i zobaczymy, jak się będą sobie czuć. Okej, okay, bardzo fajnie, że nam tutaj przyjęli sobie jedną prowincję. Okej, okay, super, super Rumunia, bardzo fajnie wam idzie. Ale teraz to my pójdziemy z kontrą i zobaczymy, jak będziecie się czuli. A tymczasem tutaj, co jest? Turcja tutaj się wbija, czy nie? Królestwo Finlandii. Co jest w ogóle? Królestwo Finlandii, halo. Okej, okay, wszystko rozumiem jak najbardziej. Dobra, myślę, że już można się tutaj wbijać jak najbardziej. Niemiec nas chyba już nie blokuje, więc po prostu sobie wchodzimy do Rumunii. Okej, okay, na razie idzie nam naprawdę dobrze, więc na razie nie ma problemów. Okej, okay, tutaj w ogóle mamy jakieś tutaj propozycje. Okej, okay, oni tak chcą się podzielić, niech im będzie. Dla mnie spoko, niech sobie biorą jak chcą. Ja teraz mam wojnę z Rumunią, więc oczywiście to mnie teraz najbardziej interesuje. Okej, okay, i jak widzimy, no tutaj chyba już bez problemów się raczej powinno udać, bo po prostu wchodzimy sobie tak. O, dobra, proszę bardzo, Rumunia. Prosimy was już o poddanie się, bo tu już nie ma sensu atakować nas. Dobra, pyk, pyk, pyk. I już powinno się teraz udać ich przyjąć do końca. Proszę bardzo, udało się, więc jest dobrze. Oczywiście nie bierzemy całej Rumunii, ale weźmy sobie, zróbmy z nich wasala. I weźmy sobie właśnie tutaj tyle terenów. Myślę, że może starczyć. Okej, okay, dojemy sobie coś takiego. No i teraz to głupio wygląda, ale jak podbiję sobie Węgry, no to będzie całkiem ciekawie wyglądać, więc tak oczywiście też zrobimy. I teraz trzeba zrobić asymilację, więc dajcie mi małą chwilę. Okej, okay, Adolf nie żyje. Super Adolf nie żyje. O nie, nasz kochany Adolf umarł, okej. Okay. Weźmy sobie to, jakby, że tylko relacje zbustować, bo czemu nie? No i w tym momencie ogólnie cały scenariusz można powiedzieć, że się skończył, ale tylko jeśli chodzi o eventy, bo dalej można grać sobie oczywiście. No tak jak mówię, przejąłem sobie Mołdawię, Węgry, Białoruś, pewnie tutaj kraje nadbałtyckie, ale tego nie zrobimy, bo już ten odcinek trochę trwa, też nie chcę robić tutaj półgodzinnego odcinku. No więc moi drodzy, ten scenariusz naprawdę fajnie mi się grało, oceniam takie mocne 8 na 10, no i co, oczywiście, jak macie jakieś fajne scenariusze, albo chcecie mi zrobić scenariusz, to wysyłajcie na Discorda, albo na maila, macie wszystko w opisie. No i co, oczywiście widzimy się już na następnym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!